podczas 6. Forum Rolników i Agrobiznesu rozmawiam z panią profesor Zuzanną Sawińską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rozmawialiśmy dzisiaj dużo o rolnictwie w sensie Zielonego Ładu. Jednym z problemów rolnictwa jest to, że ono jest oskarżane o to, że jest źródłem dwutlenku węgla. Czy tak na pewno jest i czy możemy jakoś to zaradzić? No generalnie niestety po części tak jest, tak? Ponieważ związane jest to zarówno z samą produkcją rolną, ale jeśli chodzi o rośliny, w kontekście produkcji dwutlenku węgla możemy mówić tylko i wyłącznie o ryżu, ponieważ tylko on produkowany jest w warunkach beztlenowych, tak na zalewanych polach i tylko tam mówimy o produkcji dwutlenku węgla. Natomiast dwutlenek węgla uwalnia się, jeżeli następuje mineralizacja materii organicznej, czyli jeżeli na przykład zniszczymy las, to bardzo duża ilość dwutlenku węgla się ulatnia. Albo zniszczymy glebę. Albo zniszczymy glebę wielokrotną uprawą, zupełnie niepotrzebną niekiedy, to też nam się uwalnia bardzo duża ilość dwutlenku węgla. Mówi pani o tym, że częsta, głęboka prawdopodobnie uprawa niszczy, natlenia tą glebę i powoduje zubożenie materii organicznej. Ale czy rolnik uprawiający rośliny typowe rolnicze ma możliwość uprawy jakichś gatunków, które zwiększą ilość materii organicznej? Tak, no tutaj bezwzględnie to są rośliny bobowate i o nich musimy zawsze pamiętać. To są takie najbardziej przyjazne, jeśli chodzi o środowisko glebowe, jeśli chodzi o tworzenie materii organicznej rośliny. No i drugi aspekt to są prawidłowe, takie prawdziwe międzyplony, tak? Czyli międzyplony, które będą w prawidłowy sposób skomponowane, dobrane do stanowiska, które mamy i które będą miały bardzo wiele zadań właśnie przede wszystkim jeśli chodzi o tworzenie materii organicznej, zatrzymywanie azotu również, tak? Czyli tutaj to wszystko będzie nam się ładnie razem łączyło. Ale na pewno nie bez znaczenia jest, żeby pozostawiać resztki pożniwne, bądź wracała ta słoma w postaci obornika. Tak, no tutaj no to w ogóle ustalmy. Dla mnie zabieranie słomy z pola to jest kryminał. Nigdy się w ogóle nie powinno... Chyba, że wróci w postaci obornika. Chyba, że wróci w postaci obornika. Jeżeli tak postępujemy, to okej, nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli ktoś oddaje słomę z pola i nie wraca temu polu jej w żaden inny sposób, no to przykro mi bardzo, ale to jest naprawdę duży błąd, ogromny błąd. A jakie znaczenie dla budowania materii organicznej ma pH gleby? Bezdyskusyjne. Od tego zaczynamy. Jeżeli nie mamy prawidłowego, ustabilizowanego pH gleby, to cokolwiek robimy w ogóle jest bez sensu, tak? Ponieważ nie będzie prawidłowo działało nawożenie azotowe, nie będą prawidłowo pobierane inne składniki mineralne, więc tutaj tak naprawdę wyrzucamy pieniądze w błoto. Ale musimy też pamiętać, że to nie jest tylko to pH dolne, ale też nie powinniśmy przesadzić z tym pH. Oczywiście. Zarówno pH kwaśne, jak i pH zbyt obojętne będzie powodowało zablokowanie pobierania składników pokarmowych. Bardzo dziękuję za informację. Bardzo dziękuję.